Cześć wszystkim, ja jestem Kador i witam was w kolejnym odcinku z serii Od Lamera do Farmera, w której to uczę Nice'a podstaw rozgrywki w Farming Simulatora. Cześć wszystkim, powiedz mi, co będziemy robić dzisiaj z tym zgrabionym sianem, którym się zajęliśmy w ostatnim odcinku? Dzisiaj będziemy prasować siano w kostki, a następnie będziemy te kostki zbierać. Najpierw zaczniemy oczywiście od deprasowania, więc wsiadaj ponownie do swojego ciągnika. Weź co, już tyle nim jeździsz drugi odcinek, że chyba ci go potem oddam. O kurde, a którym jeździłem? Chyba czerwonym, tak? Teraz już nie pamiętam. A nie, mi się wydaje, że zielonym chyba w ostatnim. No to jednak go nie dostaniesz. Nie pamiętam, Fergusonem jeździłem, o. Czyli o. Tym. Dobra, przeżartowałem oczywiście, tak? Pamiętam. No, na bank. No. Więc tak, wsiadaj. Ja podjeżdżam do tego tutaj zgrabionego siana, a ty tam... O, właśnie, obok. Do tego, no. I co, mam coś włączyć? Rozłóż prasę, czy coś? Tak, kliknij klawisz X, by rozłożyć prasę. Dobra, rozkłada się. I teraz, klawiszem V opuszczasz podbierak. Opuszczony. I klawiszem B go włączasz. Podbierak to jakiś ładowacz mam napisany. Klawiszem którym go włączam? B, dobra. Czekaj, serio, jest ładowacz? A, ładowacz, no. Dobra, ja mówię na to podbierak, bo to też tak się w realu nazywa, więc... Nawet nie zwróciłem uwagi, że to zostało tak przetłumaczone. Widzisz, ile się nauczysz ze mną? No, kto z kim? Czekaj, chwilę, mam grę trochę za cicho, sobie przyciszę, bo ciebie słabo słyszę, ale masz grę się, za cicho teraz... i sobie ją przyciszysz, no dobra. No, za głośno i ciebie słabo słyszę, ciebie miałem za cicho, ale już teraz możemy jechać dalej. No dobra, to jedziemy, to chyba dość... O, jak te fajnie belki się tu tworzą już. U ciebie jakoś szybciej. Jak? Się wytworzyła. A no faktycznie, no wiesz, być może są tutaj różnice po prostu w tym sianie, które zgrabiałeś. Ale fajnie to wygląda. A nie, ja z tej strony zgrabiałem, czy ty? Nie, ty zgrabiałeś z tej strony, dobra. Nie pamiętam. To może było po prostu jakieś śmijaki wtedy było z mniejszej części tak jakby zgrabione, nie wiem. Bo te no nic, prasy mniejsze mają, auto, ale one mają taką wychodzi. Samą pojemność. O Jezu, tutaj jakie są zakręty. Na końcu. Widzisz to? Dobra, jak coś to zostaw to. Nie no, trzeba do końca. I dobra. Bierz kolejny, a ja wezmę tam jeszcze ten dalszy. Tylko nie wiedz... A nie, to sąsiada, to ja zapomniałem. Nie, sąsiada to tam wiesz. Pół biedy. O, dobra, bardzo dobrze, bardzo ładnie. No już kurczę, skręcanie kół mi wychodzi. Wreszcie. No. Jakoś idzie. No tam na końcu to trochę brzydko pozgrabialiśmy, ale to ewentualnie potem się... No, to dobra, już to już zmęczenie dało się we znaki, wiesz. No, się tyle narobiliśmy ostatnio, bo ogłoszenie, no. Przetrząsanie, zgrabianie. Tutaj też jakoś tak slalomem ktoś jechał. Bardzo prawdopodobne, że to byłem ja. Chyba ty z tej strony zgrabiałeś. A nie, już wiem, tak nie pamiętam. Raz mi się wydaje, robiliśmy, że, tak. Że z jednej strony ja kosiłem... Ja z drugiej zgrabiałem. A potem się zamieniliśmy właśnie. I więc wydaje mi się, że ja kosiłem z tamtej. A no to ja zgrabiałem z tej w takim razie, nieważne. No, wszystkie dowody na to wskazują. No, warto zajrzeć do poprzedniego odcinka i będzie wszystko jasne. Wiesz co, dobra. Ten tutaj pomiń. Co albo nie, pominąć? Czekaj, ja wyjadę pierwszy. No jedź jeszcze dalej z mojej prawej, bo ten tutaj to jest... On jest tylko... Nie jest do końca, więc jego to ewentualnie dobra, na końcu się ogarnie. To jadę do następnego po prostu. Dokładnie. I co potem z tym zrobimy? No mówię, zbieramy. No... A, dobra. Tak sobie przypominam po prostu. Czyli pójdziesz, skoczysz tam po widły i będziemy ładować na pakę. No. No żartuję, byś się złamał w pół, jakbyś próbował to podnieść chyba. Tu mamy takie nowoczesne sprzęty, więc nikt tutaj z widłami chyba nie wyleci. Powodzenia to ładować widłami. Co nie? No ale pomyśl, jak kiedyś musieli to robić. No kiedyś takich nie robili, bo to są takie, wiesz, większe. No. One przy tych ciągnikach wydają się być takie małe, te kostki, ale jakbyś przy takiej stanął, to nie są te takie małe, takie ciuki, jak to się mówi, takie małe snopki. Które to się kiedyś robiło. Tylko już potężne. Nie ma pojęcia, ile to może ważyć, więc jeżeli ktoś z widzów wie, to niech napisze w komentarzu, ile z tego typu prasy, tego typu duże paloty siana. Chętnie się dowiemy.
Pewnie się dowiemy, bo siano to wiadomo, inaczej waży niż... O kurde, nie, co ty nie opuściłem podbieraka. I tak patrzę, coś to za szybko mi jedzie, coś jest nie tak. No ja też tak patrzę, mówię, nic się nie dzieje. Maszyna się zepsuła, czy co? Niech by spróbowała. Za droga była. Dobra, te ptaki muszą trochę uważać, chyba to wrony, bo zaraz zostaną rozjechane niektóre. Te ptaki to kurde... Robią co chcą. Odważne. A wyobraź sobie, jakby fajnie było widać, no tutaj to może nie za bardzo, bo mamy tu Amerykę Południową, ale takie bociany. O, ale może na tym, na polskim modzie nie widać, no, nie ma czegoś takiego, nie? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem. To ciekawe by było. Chyba nie widziałem do tej pory, jak grałem na jakiś, nie wiem, do tej pory dwóch czy trzech takich mapach. Może ale jest coś takiego. Klimatu to. Spoko by to było. No. Fajny detal. No co, chyba koniec, tak? Mi tu zostało, no, bardzo jedno szybko się uwinęliśmy. 70% tego. Teraz tak. Weź, kliknij, no podnieś podbierak, kliknij B, żeby wyłączyć. I no, kliknij klawisz Y, by rozładować te kostki, które są już zrobione, ale które jeszcze nie wyleciały. Dobra. Czyli to ty masz jedną, ja dwie. Ty masz składaj, dwie, no. Składaj prasę i jedziemy odczepić. Dobra, składa się i jedziemy. A to najprzyjemniejsza część chyba tego wszystkiego, co związane z tą trawą i tym sianem. Bo najmniej roboty. I najszybciej idzie, nie? No to już jest, po tym co robiliśmy w poprzednim odcinku, to była formalność prasowania. Dobra, czyli odczepiamy tutaj. I co teraz? Jedziemy, po co? Tam za tobą. Chodź tutaj, gdzieś podczepiamy przyczepy samozbierające, w cudzysłowie widły. Ej, a jakbym wjechał w tą zagrodę, to ona by się rozwaliła? Nie. Nie. Myślałem, że... Że tak będzie. Dobra, muszę tutaj podczepić to jakoś, muszę ładnie wykręcić. Dawno nie było wykręcania i to widać. Ale jeszcze będzie. Ale dobra. Nie, no i dzisiaj nawet będzie wykręcanie, więc tam wiesz, już szykuj się. Rozgrzewkę no to będzie rób. Na pewno wesoło, nie? Komu będzie, temu będzie. Na pewno widzą. Śmiech przez łzy. Dobra. Dobra, kliknij tak poleciałeś, B. Ja nie wiem co robić. Jedź za mną po prostu. Za tobą? No tak, znaczy obok. Z mojej prawej. No dobra, dobra, no. Tak jak jechaliśmy wcześniej i prostując. I kostkę mam mieć po prawej stronie. Tak. Znaczy, nie tam miałeś jechać, ale już jedź tam. To nie wiem, gdzie miałem jechać. Na drugi koniec. Oj kurde, jaki automatyzm fajny. Automatyzm. No. Tak to się nazywa, nie wiedziałeś? Rymuje się do słowa reumatyzm, ale to już nie to samo. O kurde, pominąłem jeden ten bo... pasek. Chyba. No właśnie, tu chciałem, żebyś jechał pierwotnie, ale już ja to aha, zbiorę. A, kurde, nie sprosowaliśmy tego po środku. Tak mówiłem, że potem... No tak, właśnie myślałem, że to specjalnie zatrzymaliśmy. Miałem to zrobić na później, czy coś. Później i no, zapomniałem. No to najwyżej jakiś pracownik się tym zajmie. Jak zbierasz te kostki, to uważaj, bo musi być taki moment, aż one tam zostaną z tyłu położone. I wtedy no, dopiero właśnie chyba podjechać raz za pod kolejną. Podjechałem. Tak mi się wydaje. I widzisz, jakie bajeranckie sprzęty. No, super. O wiele przyjemniejsza praca. Opa, jak tutaj kostka leży w ogóle na środku. To weź ją tam zbierz. Bo miałem to ogólnie taki pomysł. Hardcore. Miałem ogólnie taki pomysł. Właśnie tak patrzę, co ty tam... O, udało się. Jednak udało się. Złapałem. Pierwotnie miałem pomysł, byśmy zrobili to za pomocą ładowaczy czołowych, czyli no, byś trzeba było na przyczepę załadować, sterując tam myszką, ładowaczem, ręcznie, to znaczy za pomocą ciągnika, ale powiedzmy, że manualnie tak jakby, a nie automatycznie. No, no. Tylko, że stwierdziłem, że nie zrobię ci tego. Dzięki. Bo ja sam po tylu latach jestem w tym kiepski, więc to... Więc to byłby bardzo komiczny odcinek i bardzo długi pewnie. Dobra. Teraz to można tutaj pędzić. No ogólnie zaraz będą pełne. Ja już mam 13, a ty? A ja 16, już mam 100% w sumie. O ty, co ty? Ty czekaj, ty normy wyrabiasz lepiej niż ja. No, chyba już nie załaduję tej ostatniej, nie? Skoro mam... No nie, 16 to max. Złóż, ja zaraz do ciebie podjadę. No obijasz się ewidentnie. Jak ty zacząłeś, gdzie już było od samego początku pola kostki,
A jak gdzie zaczęły się dopiero od połowy? Czekaj. Mam to złożyć? No, klawisz B. X-em? B. Nie, no to wyłączyć. No to no, nie, złożyć, wyłączyć. Nieważne, nieważne. Dobra, no i co, jedziemy to wyładować? Teraz dawaj za mną. Jadę za tobą. Może teraz się będzie, nie przegonię tym razem. Będzie cofanko. O, jak to cofanko? I będzie podwójnie trudny dla ciebie, zaraz się dowiesz czemu. No bo jedne i drugie koła będą skręcać. Nie, 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 nie. Ty tam czekaj. No i stój tu na razie, nie przeszkadzaj. Nie, ja muszę podpatrzeć. No to patrz, tylko... Tylko nie podjeżdżaj za blisko. I teraz tak, klawisz to będzie Y. Rozkłada się to w ten sposób. Ty tego nie rób jeszcze. No, przecież tak. Wiem. Na zaś mówię, ty tego nie rób. I teraz musisz cofnąć. Znaczy musisz, będziesz musiał zaraz cofnąć w ten sposób. Nie, no już mi się to nie podoba. Czekaj, 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 zaraz się dowiesz najlepszego. Ja to teraz rozładuję jeszcze. Jak widzisz, no. Te kostki się bardzo ładnie tutaj rozładowały, ja są ułożone. I ty postawić. Masz tak cofnąć, żeby były nie obok, tylko żeby moje były z tyłu, a twoje z przodu i żebyś moich nie przewrócił. To żeś teraz wymyślił, nie? A ja tu czekaj, ja tu szybko. Ja mogłem to pierwszy zrobić. Dlatego mówiłem, że będzie podwójnie trudne. To jest sprawdzian twoich umiejętności. Ja tutaj nie mam już miejsca, wiesz, na wciągniku. Ja tutaj wsiadam. Kontrola. Najpierw weź... najpierw weź rozłóż tym Y-kiem. Czekaj, mi się coś zacięło przez chwilę. Dobra, nie, serio, rozłóż najpierw, będzie lepiej. Dobra, rozkładam. Nie, to nie ma szans, że ja to równo wjadę tutaj. Jedź po moich śladach, widzisz? No widzę, tylko muszę tak skręcić, a to nie jest takie... kurde proste. Przecież to będzie 3 dni trwało. Mamy czas. No, nie wiem, czy mamy aż tyle. Co tu się dzieje w ogóle? Czekaj, muszę sobie kamerkę oddalić. Ojej, już mi się przypomniało, jak ja w Farmingu 11 tak cofałem i wyglądało czemu to identycznie. Co nie skręca? Co nie skręca? Czekaj, tu wsiądę znowu. Co jest? A bo ja zapominam tych kół prostować. Coś mi... Czekaj, nie mogę wsiąść. Nie, bo ja zablokowałem, żeś nie wsiadał. No co jest z tym ty? Tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Zobaczymy się za tydzień, jak Nice w końcu cofnie. Nie no, dobra, dawaj, dawaj, dasz raz. Teraz jest progres. No dobra, i to co jest dalej, do zrobienia z tej pozycji, tylko tak... Znaczy jak ten ciągnik jedzie. Teraz powinieneś właśnie wyprostować. Wyprostuj ciągnik i podejść do przodu. No jak tak bliżej, ciągnik? Bliżej... Czekaj, kurde, klawisze mi się mylą z tym pasażerem. O, tak wyprostuj, żeby do mnie podjechać. Jeszcze kawałek. Do ciebie? O, no. To nie jest wyprostowanie. No, ale z mojej perspektywy już jest. Co, tak? No i dobra, cofaj teraz jeszcze raz. No i co, mogę obok postawić? Kurde, jest dobrze, ale... Dawaj Jezus, obok z mojej jednak. Perspektywy to wygląda jakbym, nie wiem, jeździł jak jakiś... Nie no, dobra, nie będę nikogo obrażał, bo to co ja dobra, robię, to... Dobra, to robimy tak, albo wsiadam ja ustawię, albo ty zrobisz to, ale jednak obok, już niech będzie. Niech będzie obok. Ale to i tak mi nie wyjdzie na pewno. Bo mi to skręcanie kół nie wychodzi, to jakoś jest takie... Obok, ale tak w miarę blisko, nie? O, dobrze, teraz prostuj koła ciągnika tam. Nie, stój! Ty, no co jest, jest idealnie dobrze. Prawie, nie, do, no czekaj. No przecież ja widzę. 3 centymetry. Teraz nie wiem, w którą stronę to znaczy kręcić. 30. No tak, kurde... Nie, stój, dobra, bo zahaczy chyba. Podjeźdź chyba delikatnie tak. Do przodu, podjeźdź delikatnie do przodu. O, jeszcze. I teraz cofnij jeszcze raz. Ale już na nie wyprostowanych... mogę ze śmiechu. Ale wyprostuj koła i cofnij. O, no kurde, na styk prawie. Dawaj. Stój no. I 3 centymetry do tyłu, 3. Stop. No... Jak ty to zrobiłeś? No idealnie, to jest nie? Idealnie, chłopie. Ja żartowałem, że ja nie umiem. To on mnie w konia robił, że nie umie cofać ja chyba. Ja się zgrywałem po prostu. Teraz Y. O. I podjedź do przodu, powoli. Ale cię sprankowałem, teraz co? Wysiądź z ciągnika.
No. Podejdź tu i zobacz, jak ty to zrobiłeś idealnie. No, widziałem z góry. Ja nie wiem, jak to się stało. Ale pięknie. Normalnie jakby to jedność była. Ej, a coś mogę tu zrobić ręką? Co jak to dotknę? No nie podniesiesz tego, bo to jest za ciężkie. Tu można podnosić jakieś obiekty z tyłu, jakieś małe kłody, czy coś, pudełka z jajkami, ale nie takie tutaj, ciężkie. Tutaj powinienem mieć teraz zdjęcie, nie? Na tyle tego. Osiągnięcie życia. Co nie? No weź stań, walnę ci screena. No dobra. Będę miał na pamiątkę. Pięknie, dobra, mam zrobione. Rozumiem, że już na tym koniec, nie? Chyba tak, bo takie było nasze dzisiejsze zadanie. Nie będziemy następnych przewozić. Chyba, no, że jeszcze raz tak ładnie cofniesz. Nie mam tyle miejsca. Już tutaj się jakaś zagroda zaczyna z tej strony, tam jakieś krzaczki. To chyba... chyba nie wyjdzie. No dobra, to się to ogarnie już poza odcinkiem. Ogólnie to, co tutaj robimy, to jest dla przypomnienia przygotowania do rozpoczęcia hodowli zwierząt, czyli teraz już mam ogarnięte siano. Trzeba jeszcze słomę, trawę, kiszonkę. Być może ta kiszonka będzie pierwsza, więc jest jeszcze trochę tutaj do ogarniania. Gdzie ty mi w ogóle zniknąłeś, bo jakoś nie widzę cię. Zgadnij, gdzie ja idę tradycyjnie na koniec. A psa karmisz! No, ja znowu o nim zapomniałem. No widzisz, a ja, na szczęście ja pamiętam. Gdzie jest ten Zeus? No już je sobie smacznie. Jest zadowolony, macha ogonkiem, piłeczkę złapie. Nie złapie. Jakiś on leniwy ten pies, ogólnie jak... A jak tu mówię, jaki właściciel taki pies, nie? A to ty jesteś jego właścicielem, tak? No, jak ty go tak karmisz, to teraz chyba ty. No ja jestem tylko jego towarzyszem, żeby nie przetrwał jakoś na tej farmie. Jakoś o niego nie dba, no, tylko bardziej o krowy jest. Się dba. U mnie ciężko jest na farmie przetrwać. Ej, patrz, teraz wygląda, jakby się obraził. Prawo dżungli u mnie rządzi. No, a no. Tak wyglądało z daleka, no. Dobra, nakarmiony, wszystko zrobione. To chyba możemy kończyć. W chyba tym momencie. Tak więc zawsze ja kończę, wiecie co? Oddam tym razem pałeczkę Nice'owi. Weź jakoś to tak... pożegnę się ładnie, ja już się żegnam teraz. Trzymajcie się. Ty. No dawaj, dalej coś. A ja myślałem, że ktoś powie, że już się teraz żegnam i ten. No to co, to zapraszam do mnie na odcinek. Tutaj Kador coś tam je poduczył, jak tutaj prasować i coś tam rozkładać. Było fajnie, trzymajcie się i cześć. Nie, sorry. Tak to musiało nauczył wyglądać. Nauczył, jak prasować i coś tam rozkładać, nie? Najlepsze podsumowanie. No. No dobra, jeszcze najważniejsza rzecz. Jak się podobał odcinek, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja miałem skończyć, tak? Dobra, dobra. Dobra, koniec. Tak. Trzymajcie więc... się i cześć. Do następnego.